Dzień dobry, z tej strony Magasolec i witam was w Farming Simulator 2015 na Bolusiowie V7 od Bizona do Leksiona. W tle ze mną dzisiaj będzie Brączek. Siemaneczko, z tej strony Brączek. Witam was bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych przed odbiornikami komputerowymi. Także od razu już na wstępie zapraszam do Brączusia, bo po mnie zaraz lecimy do Brączka dzisiaj nagrać. A my jeszcze jednak miały być dzisiaj żniwa, tak kochani, wiem, obiecywałem wam żniwa, ale mapa uległa jeszcze kilku zmianom i nie zdążyłem wyrobić się z jedną ważną rzeczą, ponieważ chcę zrobić tą tablicę, o której wam wspominałem. Czekaj, ogólnie to sobie podgłoszę. O ja, czy mam głośność wyłączoną? O. I wspominałem wam właśnie o tej tablicy, która miała się pojawić w prawej części ekranu. Dzisiaj też jeszcze nie będzie tej nowej ramki, nad którą się tam troszkę postarałem, ale to wszystko zobaczycie, kochani, w najbliższych odcinkach. Od razu sobie nasypiemy. Lecimy sobie z nawozami. Mapka jeszcze dostała kilka tam nowych rzeczy, takich dupereli, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku, prawdopodobnie jakieś pokazanie, co uległo zmianie. Tutaj niestety, jak widzicie, na wprost zboże mi nie wykiełkowało, nie wiem w ogóle, co się z tym stało. Chwasty do przyorania zostało, już nie było możliwości zasiania, bo już było bardzo późno. Dlatego też zostawiłem to pole na kolejny sezon, trzeba będzie to przyorać. Albo coś jeszcze zdążymy fajnego zrobić z tym polem. Także tutaj ta lewa strona, no jak pamiętacie, była już pryskana. Teraz tylko zmniejszymy sobie troszkę prędkość. Myślę, że taka będzie odpowiednia. Jak widzicie, też rozebrałem nasz ten rozsiewacz. Zdjąłem mu kółka, bo nie chciałem gnieść zboża. O. Co, masz teraz zawieszany, czy co? Tak, teraz mam ten zawieszany. Po prostu zdjąłem te kółka mu całe, nie? Teraz jest o wiele lepiej. Tak, jak ty to zrobiłeś? A, ty takie, wiesz, triki tak się nazywa to wszystko, nie? Ale dobra, zobaczcie sobie, poczekaj. A co tu jest? Dobra, nieważne. Rozsiejemy sobie te nawoziki i już w następnym odcinku na pewno polecimy sobie właśnie ze żniwami. Także na pewno fajnie. Dzisiaj się pobawiliśmy z sieczką. Już jest wymieniona sieczka, jest wymieniony rzepak, również udało mi się zrobić i jest nowa kukurydza po sieczce. Także fotki macie tam na Facebooku. Brączek właśnie do czeskiej wgrywa sobie to. Naprawdę fajnie. Tak, bo właśnie będę zaczynał serię z czeskiej, także spoko też. No, także dzisiaj zapraszam, bo naprawdę będzie kozacka ta seria. Troszkę inny styl niż poprzednie wszystkie inne. Ale coś fajnego, na pewno wam się spodoba. O, ale to szybko te nawozy ubywają. Ogólnie miałem big bagami ładować, ale jest jakiś problem z nimi, że jak przenoszę to na przyczepę, chcę to wyładować, to mitura urwa. Tak się chlebocą. Jak widzicie, tu też pozmieniałem się kilka niektóre pola. Tak tutaj pamiętacie, było tak zrobione, że miałem tam taki spadek straszny i wiecie, nie chciałem tego właśnie takiego urwiska robić, dlatego też to pole wyrównałem, bo był taki badziewny zakamarek, gdzie to ciężko też się orało i uprawiało, i zrobiliśmy sobie takie pole w prostokącie, nawet fajnie to wygląda, jak sami widzicie. Ogrodziłem też po jednej i po drugiej stronie, o, znaczy po jednej stronie i po drugiej strony mamy całe ogrodzone, wiecie, żeby się nie spadło, kombajnu się nie uszkodziło. No i praktycznie, no, wczoraj już skończyłem mapę, można tak oficjalnie nazwać, nie mam tylko fotek, wiecie, tych początkowych, ale to już to tam się przed samym wydaniem zrobił, bo po co mi. Także te pole już miałem opryskane i wszystko, to polecimy sobie jeszcze nawozu dorzucić i polecimy na kolejne dwa pola. Jak widzicie, przystanek też dodałem, jakieś tam właśnie do każdego pola porobiłem wjazdy, wyjazdy, tak jak są z drogi, bo wcześniej tego nie było. Tak właśnie mówię, dla klimatu ładniej to o wiele wygląda, na pewno jakieś tam powstawiałem te słupki, kamienie trochę, jeszcze wiecie, takich pełno dupereli doszło nam do pełności. I od następnego odcinka już naprawdę ta seria już ruszy z takim zamiarem, jaki miała być. Czekajcie, jeszcze tutaj, o, dobra. Myślę, że teraz tak, ta tablica będzie fajnie wyglądać, dlatego też piszcie mi, co ma się znajdować. Ja ogólnie wymyśliłem sobie tak, że będzie moje nowe plany, czyli co będzie w najbliższym kupnie, czyli najbliższe wydatki, jakoś tak nazwę tą rubrykę. Brączek, jak ty byś to nazwał właśnie? Czy może, kurczę... Może plany na przyszłość, czy coś takiego? Jakoś tak, albo zakup nowego sprzętu i będą dwie najbliższe maszyny, które... O Jezu,
które chcę, które będę ja chciał zakupić sobie. O, tutaj jest właśnie gwiazdek na polu, o którym wspominałem. Takie są gwiazdki do każdego pola porobione. O, i tutaj pod kłos właśnie robimy sobie te nawozy, troszkę zwiększymy prędkość. Także, tak jak mówiłem, będzie ta rubryka z tymi właśnie dwoma rzeczami, jakie najważniejsze rzeczy teraz będę chciał kupić. Prawdopodobnie od następnego odcinka, no, w pierwszym momencie będzie wpisana przyczepa, bo chcę jeszcze jedną przyczepę, żeby, wiecie, zboże było wozić i wszystko. Tam jest wydatek, nie wiem, 20-25 tysięcy. A potem będzie prawdopodobnie albo ciągnik New Hollanda zmieniany na większy, zamiast właśnie tej 900, to jest dwójka czy dwunastka? 902. Zamiast 902. A potem trzecim będzie kombajn New Holland. Ale to, wiecie, to się wszystko zrobi z czasem. I następną rubryką będą na pewno przychody i wydatki. Będą zmieniane z odcinka na odcinek, wiecie. Ile miałem przychodu w poprzednim odcinku, ile było wydatków. No czasami, jak wiecie, teraz na początku będą wydatki tylko typowo na paliwo, na utrzymanie maszyn. I będą też na przykład na co tam jeszcze może być, na nawozy, teraz jak właśnie ten początek, no później, wiecie, żniwa, no to zaczną się kupowanie później pożniwnych jakichś maszyn czy coś takiego, także no to będzie na pewno się zmieniało z odcinka na odcinek. Będzie też ile mamy hektarów, na pewno, no w grze to, wiecie, jak ostatnio sprawdziłem statystyki, mamy niecałe 3 hektary, nie, no to jest gra, no ale będę pisał to w takiej jakby to powiedzieć, kategorii, tak jak gra mi właśnie każe. Dobra, tutaj ogólnie ten się rozdziało, też polecimy. Ogólnie trochę słabo cię słyszę, bo mi zetor zagłusza. No, powiem wam, że te zetorki zajebista sprawa. Ale ważne, że ja go nie słyszę, także luz. I piszcie mi, jaka rubryka jeszcze mogłaby się znaleźć, która... O, skończył się na nawóz, ale tu już praktycznie my mieliśmy rozsiane, także starczy. Piszcie właśnie w komentarzach, co ma jeszcze się tam pojawić. Coś, co mogę zobaczyć ze statystyk farminga i coś, co wy byście chcieli widzieć na pewno podczas tego grania. Ta tablica postaram się, żeby nie była za duża, ale też, żeby była czytelna. Myślę, że dość fajnie to wyjdzie, albo zrobię po prostu 3-4 tablice, które będą się zmieniały co minuta w trakcie filmu. O, piszcie, jak ma być. Czy ma być jedna duża taka, no, jedna tablica, na której będą wszystkie te informacje, czy ma być na przykład z poszczególnej, na przykład przychody z kosztami będą w jednej tablicy, w jednej tablicy będą te nowe, te później tamte hektary, coś by było jeszcze w kolejnej, wiecie, one by się co minuta tak zmieniały na przemian, że po kilka razy by w jednym filmiku były. Także piszcie mi, jak ma to wyglądać. Ja sobie wezmę to na pewno do serca i jeszcze zanim zacznę nagrywać ten odcinek z tego, to zrobię sobie właśnie tą tabliczkę. Wczoraj posiedziałem chyba, o Jezu, ze 2 godziny nad zrobieniem samej ramki, ale ramka wyszła naprawdę kozak. Dobra, ostatnia siewka na ostatnie pole. Tego pola nawet nie widzieliście jeszcze, bo one było siane poza odcinkiem. Nie było nawet tam jeszcze pryskane, ani nic zrobione. Także mamy na początek 3 hektary. Później w planach mamy, jak będą maszynki większe, do kupienia tamtego ostatniego pola. To będzie jeszcze, to jest naszym też polem. Myślę, że na razie to by było, żeby, wiecie, tak za szybko się nie rozwinąć. I później, jak już będziemy naprawdę mieli te większe ciągniki, wszystko, to dokupimy sobie te pola. Wszystkie, jakie tam mamy przy budynkach dookoła. Kurna, ominąłem gwiazdek, chciałem jeszcze jeden będzie. Także tu mamy takie pole, też nieduże, wiecie, chciałem na sam początek, żeby... Dobra. Jadymy. Także, no mówię, leci jakoś to. Koniec Brączka wolnego już, miesiąc wolnego miał skubanie. Ja miałem teraz tydzień wolnego. No, ja nie chcę mi się, tak mi się nie chce totalnie, bo wiem, że teraz pełno nauki będzie tego wszystkiego. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. W ogóle pobrałem tą California map. Giga 200. Ja myślałem, że tam będą mody, nie? Uja, tam jest sama mapa. No. Ja już muszę iść to zobaczyć, nie? Jeszcze nie widziałem takiej mapy, żeby tyle ważyła. To i tak jest jakaś tam jeszcze inna wersja, ważyła giga 600. Ja mówię, pierdolę, nie pobieram tego, nie? Jeszcze to jest, kurna, u mnie 2 godziny pobierania. I mówię, jak ja mam jeszcze to przerobić, jak ja mam jeszcze to przerobić, to ja bym tego nie wrzucił za Chiny. Ja nie wiem, ja najwyżej tego nie będę przerabiał, bo chyba ona jest, no, chyba jest ładna jednak. Muszę w nią wejść, zaraz zobaczyć. Maszynki jakieś poszykować i fajnie, zaczniemy sobie, bo wiecie, tam są takie fajne uprawy typu bawełna,
strasznie inaczej można sobie na przykład karmienie zwierząt zrobić, czy tego wszystkiego, jak to jest tak ogromne, to można największymi maszynami. Także mówię, no troszkę nowości na pewno na kanał wpłynie. Myślę, że będzie to na plus. Seria z Bernatem, zobaczymy jak będzie nam kogoś brakowało, no bo wiecie, no jednak to kurna takie pola są, że pewnie po 40-50 hektarów w farmingu. To jeszcze Brączyk by może jak będzie miał czas i mój internet uciągnie, bo to z tego, że Brączyk by miał chęć nawet z nami pograć, jak mój internet nie da rady. No ale, co zrobisz, nic nie zrobisz. No z nim to jest różnie. No, także tutaj jeszcze w tą stronę polecimy i tamten mały zakątek i to by było na tyle w dzisiejszym, kochani, odcineczku. Kurna, nawet nie zdążę się na tym załapać. O, tutaj, jak praktycznie ja mogłem... Praktycznie mi to na raz złapało. Dobra, jadę ostatni raz napełnić. Szkoda, że z tymi big bagami nie wypaliło, bo fajna sprawa, nie musiałbym tyle jeździć. Kurna, idiot. Tam był wyjazd. A już nie chciałem zboża gnieść. Od następnych tych siewów zrobimy sobie na pewno ścieżki. Już myślę, bo będziemy mieli lepszy siewnik, bo przy tym jeszcze niestety nie mogłem. Jestem ciekawy, ile wyjdzie nam za żniwa kasy, nie? Jeszcze wiecie, później się dojdzie to, że sprzeda się bizona, no to tam dojdzie jakieś 20 tysięcy. Dużo będzie słomy, mam nadzieję, bo wszystko idzie na słomę. Wtedy słoma pójdzie na pewno do spalania, pójdzie na suszarnię i pójdzie też, no trochę słomy na pewno pójdzie na obornika, żeby mieć trochę, wiecie, urodzaju w tej ziemi. Gnojowic na razie nie będzie, póki nie ruszy biogazownia. Ale biogazownia nie ruszy, bo na razie trzeba mieć kasę na siewnik. Trzeba mieć też kasę, myślę, że tyle starczy. Trzeba mieć też kasę na zatrudnienie sieczkarni, żeby to można później było ściąć. Bo dla samej gnojowicy, no to jednak wierzcie, że trochę potrzeba kasy włożyć. Nie wiem, jak to jest z biogazownią właśnie, Brączek. Czy my kasę dostajemy za to, jak odstawiamy już samą kukurydzę, czy my tylko kurna dostajemy za to samą tą, samą gnojowicę? Wiesz co, nie powiem ci, bo naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Ja też właśnie się zastanawiam, jak to będzie działało. Kurczę, ciekawa sprawa może z tym być, no bo jeżeli tylko dostajemy w zamian za to gnojowicę, to powiem wam, że trochę się to nie opłaca, tak? Bo wolę sobie wrzucić tą słomę i będę miał wtedy, wiecie, ten obornik na za samą gnojowicę, no jednak tak, tą kukurydzę trzeba zasiać, trzeba, wiecie, nawozy, wszystko. Później to trzeba czymś ściąć, wozić, paliwo, no to takie, nie wiem, czy to jest tak bardzo opłacalne, jak się wydaje. No ale dobra, będziemy myśleć później. Tak jak my jeszcze będziemy tam, wiecie, tak jak Miki na tamtym gospodarstwie nie będzie miał co odstawiać, to tą kukurydzę jak sobie tam odstawi zamiast za gnojowicę, no to jeszcze w miarę mu się to będzie opłacało, jak tam będzie miał maszyny, czy ja mu nawet posieję, a tak jak ja mam tylko tutaj dla siebie sam siewnik, kukurydzę kupić, to tak troszkę, ale nie bardzo. Ja ogólnie tu może nawet nie zjeżdżam na gospodarstwo, bo tutaj będę chciał miniaturkę zaraz syknąć. Także... Ale ładne zboże. Mam nadzieję, że będzie sypało. Także kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do Brączka, bo jeszcze dzisiaj ta seria się też pojawi. Ten odcinek mam nadzieję, że będzie koło 16, jak wrócę od fryzjera. Także jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę. Do jutra, bo jutro chyba typowa. Trzymajcie się, cześć. Na razie.